A z kwiatów bzu zrobię suszone... A! Łamatko! Coś wyleciało. Tak, wiem, to jest bez, znaczy to nie jest bez, tylko to jest lilak. Ale dla mnie zawsze to będzie bez. I tak jak już naprawdę staram się mówić poprawnie po polsku, to dla mnie to będzie tak czy inaczej bez. Nawet piosenki i wiersze mówią o bzie, a nie o kimś tam lilaku. Bo już jest taki naprawdę dojrzały, za chwilę już by zaczął się troszeczkę tak, już zaczyna gdzieniegdzie widzę przekwitać. No i chcę sobie kwiatki oberwać i niewielką ilość chociaż ususzyć do herbatki. Nie będę robić żadnego syropu. Syrop mam już z mniszka i to mi wystarczy. Człowiek tak naprawdę miał to wszystko przetwarzać, co ma tutaj wszędzie. To naprawdę życia nie starczy dla jednej osoby. Tak w ramach wytłumaczenia się. Chociaż troszkę, bo jak mi posmakuje, zasmakuje, to będę żałować, że nie mam. A w sumie dzisiaj mam dosyć czas. Sorry, że tak tyłem, ale nie mam dwóch przodów. No, a dzisiaj mam czas. Później jadę ze znajomymi do pana Zdzisława na pierogi. Dzwoniłam do niego rano. Umówiłam się, że przyjedziemy na obiad, więc zabiorę was i zobaczycie pierogi u pana Zdzisława, bo w sumie, no, bo w sumie nigdy nie widzieliście. Zawsze widzieliście jakieś tam słodycze. A zresztą resztę poopowiadam u pana Zdzisława. Mua. Moim postanowieniem w tym roku na pewno jest zrobić więcej suszonych owoców, bo bardzo lubię suszone owoce. Chyba taka moja, zaraz oczywiście po surowych, no to moja taka ulubiona forma. Ale ładnie wyglądają te kwiatki. Ojeju, jak ładnie! No i takie mam postanowienie, że więcej owoców suszonych. Tu jakiś robaszek, dajmy mu żyć. Idź sobie. O, chyba go zabiłam. Tak go strzepnęłam, że to jest niemożliwe, żeby to przeżył. No. No czad! O to chodziło. Słuchaj, może jedziemy do kranu, co? Żeby było wiadomo. Do linii kranu, patrz. Musi się zaparzyć. Ładnie wygląda. Nie, powiem ci, przed tym trzeba mini... Nie mam ich uwagi. Bo ogólnie zabraliśmy się w dniu dzisiejszym w końcu za fugi. Trochę to trwało, bo trzeba było podłączyć wodę na zewnątrz, bo wcześniej była odłączona i... A, długa historia, nieważne. No i w końcu mamy kerszera, bo przed fugowaniem trzeba mocno to wszystko wyczyścić, żeby
te wszystkie luźne takie rzeczy. No ja siedzę jak pani dyrektor, nie? Na krzesełku paluszkiem sobie. A jak? No to tylko przypadek, tylko na chwilę usiadłam. To tak nie wygląda, nie? W każdym razie, no teraz zabraliśmy się za czyszczenie. Te wszystkie luźne rzeczy trzeba wyszczotkować, wykarszerować, żeby ściana też była wilgotna. No i będziemy uzupełniać tą fugę. Ale to raczej nie w tym odcinku. Pewnie w następnym. Nie chcę mieszać po prostu wątków. Tutaj o herbacie, tu o bzie, o suszeniu, o ogrodzie, o sadzeniu. I dzisiaj taki luźny vloguś. A pewnie w następnym odcinku będą właśnie fugi. Musimy najpierw popróbować, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa. Tym bardziej, że my chcemy robić taką fugą proporcje. Proporcje jeszcze nie znamy, musimy uzyskać te proporcje. No i chcielibyśmy jak najbardziej, żeby ta fuga była taka sama, jaka była, czyli wapienno-piaskowa bez dodatku cementu. Nawet najmniejszego dodatku. Dobra, nie czekam na nich, próbuję tą herbatę. Od góry. A zapach delikatny. Poczekajcie. Musi trochę się... Pachnie bzem. Lilakiem. Nie wiem w sumie. Nikt wam prawdy nie powie tak jak ja. Co to jest? Ale myślę, że można pomieszać z czymś dla ożywienia tego smaku. Na przykład z jarzębiną. Taką konfiturę z jarzębiny ostatnio kupiłam i była tak dobra do herbaty właśnie. Bo taka fajna, kwaśna. No nie wiem, no całkiem. Myślę, że bardziej jako bajer można dosypywać na przykład do jakiejś tam właśnie herbaty. Bo sama w sobie to tak. Idę rwać przytulię. Przytulię odkryłam jakieś, będzie już chyba 3 lata. I ona na przykład w smaku bardzo mi smakuje, pomimo tego, że jest bardzo łagodna, ale nie ma takiej tej nutki, nie wiem, takich jakby perfum. No każdy ma jakieś takie swoje oczywiście, bo pewnie nie jednej osobie taka herbata z tego bzu będzie smakowała bardzo. Dla mnie chyba jako dodatek, ewentualnie do jakichś innych herbat, jako taka mieszanka, ale jako sama w sobie to niby jest delikatna, ale ma ten taki posmak jakby... perfum i to już jest dla mnie za intensywne. I w ogóle herbaty na przykład ja nie lubię w postaci takiej świeżej. Nie lubię herbaty ze świeżej mięty, ze świeżej melisy, ze świeżej forsycji. No i jakby tutaj przytulia jest fajna taka na świeżo, że można ją sobie w moździerzy tam zgnieść, zostawić na kilka godzin z świeżą wodą, dodać sobie cytrynę, świeżą miętę na przykład i taką, jako taką lemoniadę sobie to pić. I dla mnie to ma taki smak troszeczkę jak ogórki świeże. No nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mam takie wrażenie i bardzo mi przytulia smakuje. No już nie będę się tutaj rozpowiadać na temat właściwości zdrowotnych przytuli. I myślę, że jak się rozejrzycie, to pewnie tak samo jak ja, nagle się okazuje, że macie to w ogródku albo gdzieś całkiem niedaleko, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Na świeżo robię sobie z tego maseczki, bardzo fajne zresztą, naprawdę takie są nawilżające mocno. I robię sobie właśnie takie toniki i są bardzo smaczne są. I tak się pomądrowałam, ale powiem wam, że... Naprawdę, jak jest ten taki okres intensywny w tych zbiorach tego wszystkiego, to ja już zauważyłam i może komuś się przyda taka wskazówka, że ja nie robię wszystkiego i nie zbieram jakoś super dużo, tylko naprawdę niewiele, bo to nam
nie starczy nam, nie wiem, życia, żeby tego wszystkiego pić tyle. Zresztą wydaje mi się, że wszystko w nadmiarze może zaszkodzić, więc naprawdę tej przytuli sobie troszeczkę ususzę, tej jasnotki troszeczkę sobie ususzę, pokrzywy troszeczkę sobie ususzę i wolę co roku jakby mieć świeżą taką dawkę świeżych, suszonych, fajnych herbatek, niż kumulować tego nie wiadomo ile. A przecież jeszcze za chwilę będzie lipa i cała masa rzeczy do zrywania, do suszenia, do przetwarzania. Także nie dajmy się zwariować. I za zdrowym też nie ma co być, nie? Przerwie, że tak powiem, od pracy próbowałam to poletko sobie tutaj zwilżyć, bo chcę po południu sadzić selery. No bo tak, jakby myśl przewodnia, mam chwilę, więc możemy usiąść i pogadamy o mojej pracy. Tak, główny temat dzisiejszego odcinka, czyli mam pracę. No jest to praca w sumie na pół etatu, jakby co, ale tak chciałam, bo stwierdziłam, że tak, pół etatu mi wystarcza na moje potrzeby, a nie mam ich dużo. I drugie pół etatu wyrabiam w swoim własnym ogródku na jedzenie i to mi wystarczy. Porobię zapasy, porobię sobie zaprawy, porobię sobie pełną spiżarnię i piwnicę warzyw. I na pewno dam radę, przeżyję. Więcej mi do szczęścia nie jest potrzebne. Jeżeli chodzi o samą pracę, to cóż ja mogę o niej powiedzieć? W sumie jest to taka praca troszeczkę, bardzo związana z tym, co robię. Mam tą pracę tylko i wyłącznie dlatego w sumie, że tworzę tutaj na YouTubie i to dzięki temu, tak, mam tą pracę, dostałam tą propozycję, trochę tak przez tam gdzieś znajomości, ktoś tam coś powiedział, ktoś ogląda, no i tak to się gdzieś zazębiło. Tak ogólnie, no to jest to firma taka odzieżowa, zagraniczna, dla której tworzę po prostu takie wideo reklamy, wideo rolki, wideo jakieś tam po prostu takie, wiecie, no social mediowe rzeczy. Tak jakby nie prowadzę tego profilu, tych social mediów, bo to jest tam już ktoś inny zupełnie od tego, ale przygotowuję konkretne po prostu wideo takie treści. O, tak bym to nazwała. Także bardzo się cieszę, bo jak się domyślacie, ała, o Boziu, Kicia. Najgorzej, ale mnie przejechała mi tak plecy, że na pewno krew się polała. Jeszcze zadowolona merda ogonem. Najgorzej. I to co? Na czym skończyłam? A, no jak się domyślacie, jest to fantastyczne rozwiązanie dla mnie, ponieważ jest to praca zdalna. Ja nie muszę się stąd ruszać i jestem przeszczęśliwa z tego powodu.
wcześniej nic o tym nie mówiłam, no wiadomo, żeby gdzieś tam nie zapeszać, bo nigdy nie wiadomo, czy nie wiedziałam, czy się w tym odnajdę, czy będę potrafiła. To są różne takie rzeczy, z którymi ja w ogóle pierwszy raz miałam do czynienia. Jakieś przesyłanie danych, transfery, pobieranie, w ogóle, no wszystkiego zdołałam się jakoś nauczyć. Fakt faktem, byłam mniej aktywna w social mediach i troszeczkę gdzieś może tutaj takie inne rzeczy zaniedbałam, ale no jakby pracować trzeba, prawda? Więc tak, nie omija i mnie to. No, fajnie, naprawdę się cieszę, bo to jest potrzebne. A wcześniej właśnie o tym też nie mówiłam, bo nie chciałam zapeszać, nie wiedziałam, czy mi się uda, nie wiedziałam, czy dostanę tą pracę. Wiadomo, ja miałam normalnie okres próbny, więc musiałam się wykazać, musiałam pokazać, co potrafię. Mam nadzieję, że gdzieś w przyszłości zobaczycie gdzieś na przykład moje treści i powiecie: ej, to jest na bank Kasi, to wyszło spod jej ręki YouTube'owej. No, fajnie by było w sumie. No, dobra, nagadałam się. Tyle w sumie o pracy. Muszę do niej wrócić. Także idę, zagon sobie zamoczyłam. A, zostawiłam włączoną wodę na ziemniaki. No dobra, im też się przyda. No i wieczorem po pracy będę sadzić selery. Czyli drugi etat. Druga część etatu. Chodź! Chodź, koto piesku. O Boże, Boże, ja to... Ja A swoją drogą to, że tak powiem, zaczepiste przerwy w pracy mam, nie? Ja też bym nie chciała oczywiście swoim teraz zachowaniem, takim podekscytowaniem strasznym wzbudzać w kimś jakiejś tam zazdrości, że o, czego się tak cieszysz? Oczywiście znajdą się takie osoby, że a może tobie to łatwo, bo coś tam. Chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest prawda, że jest mi łatwo, bo powiem wam szczerze, że ja naprawdę w ostatnim czasie, przez ostatnie lata, przez pół swojego życia, naprawdę ciężko pracowałam, żeby móc mieć taką przerwę w pracy i cieszyć się tym życiem. I może to czasami nie wyglądać dla kogoś, kto wejdzie na chwilę na mój kanał i sobie spojrzy, jaką fajne ma życie, nic tylko sobie spaceruje, nic tylko, kurczę, wiesza pranie, nagrywa na YouTube'a i życie jest piękne. No nie, to nie jest tak do końca. No, ale na pewno cieszę się, że przez to, że tutaj na tym YouTubie no tak to się wszystko zazębiło. Ja naprawdę się z tego cieszę. Jestem wdzięczna, bardzo się cieszę i no tyle chciałam powiedzieć po prostu. Fajnie, ziemia mi namokła. Słuchajcie, kupiłam 40 solerów. 40 solerów. Dlaczego 40 solerów? Bo robiłam zakupy w Lidlu. I mówię, dobra, zrobię zupę ogórkową. We włoszczyznę. Mówię, okej. Okay. Akurat no nie miałam nigdzie indziej jakiegoś ryneczku i podejrzewam, że na ryneczku bym
gdzieś tam kupiła w lepszej cenie i o wiele ładniejszą tą włoszczyznę. No, ale byłam akurat w Lidlu. To nie jest jakaś tam antyreklama oczywiście, ale się załamałam. Dwie nędzne marcheweczki, pietruszka, chociaż to pietruszką ciężko nazwać, plasterek selera i w sumie taki ścięty por, zeschnięty, 8,50. Ja mówię, o nie, o do konia, to nie na moje nerwy. Ja muszę tutaj zadziałać. I dzisiaj kupiłam tam koło siebie właśnie 40 selerów, chcę jeszcze por. Powiększam się cały czas w tamtą stronę. Tutaj w sumie ja miałam plan ogrodu warzywnego tam, no właśnie, ale zmieniłam zdanie, bo stwierdziłam, że jednak chcę mieć ogród tutaj w tej części, gdzie tutaj, już Wam pokazuję, tutaj są, jeszcze jest podmurówka i są słupki. Po starym ogrodzeniu, bo to była oddzielona część, to były kiedyś w tej części właśnie kury. No i ja mam taki plan, żeby tu przywrócić siatkę i zagospodarować się jeszcze tutaj w tą część, no bo dotąd jeszcze mam słupki, tutaj dotąd. No i w sumie tak, no to będzie dosyć potrzebne. No tu jeszcze upchnę kury z czasem, taki mam plan. A tutaj całą tą część chcę mieć jeszcze ogród warzywny, bo fajnie, że mogę go odgrodzić od zwierzaków, po prostu od kotów, od psów. I dlatego właśnie zrezygnowałam z tego ogródka tam przy samej bramie, żeby to właśnie wszystko było tutaj w jednej części odgrodzone. I tak, elegancko. Ogólnie w ogrodzie warzywnym sieję to, co naprawdę jem, co naprawdę lubię. Nie wydziwiam z jakimiś, że tak brzydko powiem, z głupotami, jakimiś nowościami, no bo już jestem w takim wieku, że ja naprawdę wiem, czego ja chcę. Ogólnie to tak, wiem, powiększam się z tym ogrodem. No i chciałabym teraz powiedzieć do wszystkich tych, którzy pisali mi jeszcze do niedawna komentarze, że Kasia, we dwoje to jest lżej. Kasia, czemu ty tak sama to wszystko robisz? Kasia, po co ci dla siebie tylko takie rzeczy? No to tak, mieliście rację i muszę wam przyznać rację. No jaka ja głupia byłam, naprawdę nie wiadomo, na co ja czekałam. No sorry, musiałam sobie zażartować z tych sytuacji, bo inaczej się nie da. Mamy takie czasy i mamy takich ludzi szybkich. Wszystko ma być takie na pstryk i na zaraz, bo inaczej to jesteś jakaś inna, jesteś niewystarczająca, jakaś dziwna, a pewnie ma za duże wymagania. Nia, 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 nia. A i owszem, mam wymagania. Za dużą swoją wartość znam, żeby byle komu dać wkroczyć do swojego życia. I to chyba normalne, no nie? Ja się rozgadałam, co? Ekstra. Końca nie widać. Końca nie widać. Nie chwaląc się, uczyniłam to i tym sposobem rywalizacja między mną a Maciejem. Jestem na prowadzeniu. Słuchajcie, posadziłam. Maciej przyszedł na kontrolę. Pierwsza mucha na kalarepie. I ogólnie, słuchaj, tak to się robi. Właśnie cię prześcignęłam. W 5 minut. Za wody nie mieszaj. Nie? Nie zamieszać cię? Dobrze. Ale my tu już, ja i widzowie zadecydowaliśmy, że bierzesz udział w konkurencji, nawet nie wiesz. Tak. Czy akurat się rozplanowało na cały zakon? Tak, rozplanowało się akurat na cały zagon i co? I pojedziemy jeszcze w drugą stronę, nie? No. Tak, jutro zrobię dwa zagony. Ekstra.
A właśnie, bo widzowie się mnie często pytają o tą glebogryzarkę, to jest? Zadowolony jesteś z tego? Tak, chyba tak to się nazywa. I co, spoko? No bo dla mnie osobiście, jako dla kobiety, zaraz pozwolę tutaj wypowiedzieć się Maciejowi, ale dla mnie, dla kobiety, no to ona jest taka za agresywna, za głośna, za ciężka. Ona tak mocno szarpie, podskakuje, jak na jakiś korzeń się trafi. Uważam, że to nie jest sprzęt dla kobiety, bo on jest dosyć duży, to jest taka spalinowa. Pytaliście się o firmę, ja nie pamiętam, ale w Jula Market ją kupowałam i to była w sumie jedyna glebogryzarka, jakbyście tam ewentualnie chcieli też zakupić. Czy akurat tą polecam, no to nie wiem, no po prostu jest taka mocniejsza. Ale ja kiedyś miałam na przykład pożyczoną glebogryzarkę, taką elektryczną, małą, od moich rodziców i ona była dla mnie osobiście całkiem spoko, no, tak na kobiece takie tak warunki. Jurek od Alpak chyba tak samo mówił. Tak, nie? Jurek też tak mówił. Że cicha ten. Nie, tutaj ta spalinowa to... Jak ktoś chce motyla zrobić, to jest elegancko. No, no, ale to tak, dla mężczyzny i silnego, do konia, no to jak najbardziej. No dobrze, w sumie plan tygodnia jest fajnie wykonany. Z fugami fajnie nam poszło, ale o tym będzie osobny materiał, osobny odcinek, tak jak już wam wcześniej powiedziałam, bo to wymaga lekkiego przygotowania i chciałabym tutaj taki fajny odcinek zrobić, taki z jakąś wiedzą. Bo dosyć długo to tutaj rozkminialiśmy. W końcu się za to zabraliśmy. No i metodą prób i błędów teraz próbujemy dojść do ładu i składu z tą fugą i ze wszystkim, co z tym związane. W dzisiejszym odcinku to już jest koniec. Mam nadzieję, że w ogóle nagrywam, bo jest tutaj ze słońcem i ja nie widzę. Dziękuję wam za oglądanie. Za oglądanie do końca. I oczywiście, jak zwykle, to nie jest koniec, bo jeszcze byłam z Maciejem i z kolegą na pierogach u pana Zdzisława. Mua. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry pani Kasiu. Pozdrawiamy ze Stegny. Ze Stegny pozdrawiamy, z nadmorza bałtyckiego. Tak, tak, was nie widać, nie panikujcie. Ale właśnie dostałam cieplutki kompocik z rabarbaru i z jagódek od pana Zdzisława. Czekamy za pierogami. I pytanie mam. Kto jest team ciepły kompot, a kto zimny? Bo i u mnie w domu zawsze się piło ciepły kompot. Od zawsze. Nie wiem, z czego to wynikało. Chyba z tego, że... Nie wiem, z czego to wynikało. U was jak się piło kompot? Zimny. Zimny? Ciepły też. Co? Ciepły, zimny. Ciepły, zimny. Farsz ruski i podgrzybki podsmażone na masę. Aha, no bo teraz się nie mówi ruskie, tylko że są kresowe. Przynajmniej u pana Zdzisława. Tak. Dobrze, to jemy. Ruskie są bez grzybków, a kresowe są z grzybkami. Mhm. Można się najeść, to na pewno. Porcja? Kosmiczna. Kosmiczna? Dojesz moje, bo ja zjem dwa takie pierogi, jestem najedzona full. Dojesz moje. Z wielką przyjemnością. No, naprawdę. To jest tak syte, nie? Czyli dwa pierożki, jest koniec, nie? Mhm. Także jakbyście kiedyś chcieli się do pana Zdzisława wybrać na takie pierogi, to po prostu wystarczy zadzwonić, zarezerwować, tak jak ja zrobiłam to o 7 rano i zapytałam się, czy na godzinę 13 będzie miejsce dla 3 osób i na pierogi. No i wtedy pan Zdzisław jest przygotowany, bo to nie jest restauracja tutaj, nie? Żebyście mieli pojęcie, że tutaj nie ma tak, że usiądziecie, jest menu i wybieracie sobie tam, co chcecie. Tylko trzeba zadzwonić i powiedzieć, panie Zdzisławie, jest nas na przykład, nie wiem, 5 osób, czy dałoby radę zrobić gofry z pieca? No bo gofry z pieca to pan Zdzisław robi już dla większej ilości osób, nie dla jednej, tak jak dla mnie. Dobra, jem, bo on już prawie zjedli, a ja gadam. Ale są pyszne.